Bardzo miło otworzyć tą niezwykłą i ciekawą z różnych względów wystawę. Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia, nieznane zdjęcia Józefa Czechowicza, pochodzące, prawdopodobnie wszystkie zdjęcia pochodzą z 1928 roku. Są to zdjęcia z dwóch miejscowości. Zdjęcia z Lublina, które już wcześniej i później fotografowane przez Czechowicza, a także zdjęcia z Butanowa, miejscowości położonej niedaleko Garpowa. Zacznę od zdjęć z Butanowa, bo to są dosyć niezwykłe zdjęcia. Przede wszystkim na tym pokazują zabudowę wiejską. Nie znamy do tej pory podobnych fotografii Czechowicza. Są to zdjęcia, świadczą o etnograficznym zacięciu poety, o jego zainteresowaniach. Pracowałam nad historią ulicy Ogrodowej. I właśnie pracowałam metodą historii mówionej. Umawiałam się z różnymi ludźmi związanymi z tą ulicą. I między innymi z panem Wojciechem Skwarkiem. I tutaj on zaczął mi pokazywać te albumy, między innymi też również albumy swojej żony. I w jednym z tych albumów zobaczyłam te zdjęcia, portrety Józefa Czechowicza, później też, że tam są inne zdjęcia, których on jest autorem. Padło takie zdanie właśnie od nich, jak przeglądaliśmy ten album tego dnia, że o, tu jest już Józef Czechowicz, mama wspominała, że znała poetę i żeby zachować te zdjęcia, bo on będzie słynny.